Cześć kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Za chwileczkę rozpoczniemy live i dzisiaj będę mówiła o bazie kobiecej szafy. I pewnie teraz w tym momencie Facebook Wam wysyła powiadomienia, także momencik poczekam, aż do mnie tutaj dołączycie. Oczywiście proszę Was, abyście dali mi znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać, czy wszystko jest w porządku. Przywitajcie się ze mną też w komentarzu, tak żebym wiedziała, kto tutaj się pojawi, kto ze mną jest. I oczywiście możecie wpisywać też, skąd jesteście, bo jestem bardzo ciekawa, skąd mnie oglądacie. Okej, dobra, widzę, że już pojawiają się pierwsze osoby. Świetnie. Słuchajcie, no to co, myślę, że powoli też będziemy tutaj zaczynać, powoli będziemy startować. Czekam na Wasze komentarze, słuchajcie, możecie również oczywiście podczas tego live'u zadawać pytania, ja będę na nie odpowiadała, jeśli oczywiście takie macie, świetnie, widzę już coraz więcej osób, fajnie dziewczyny, że jesteście, przywitajcie się ze mną, tak żebym wiedziała, kto tutaj ze mną jest, słuchajcie, kto tutaj do mnie już dołączył, bo widzę, że już jest kilka osób, fajnie, no dobrze, słuchajcie. Dzisiaj będę mówiła o bazie kobiecej szafy. I ostatnio też prowadziłam do Was live 4 mity w stylizacji oraz podałam Wam w drugim live'ie 10 sposobów na wyszczuplanie sylwetki. I oczywiście, jeśli nie widziałyście tych live'ów, to zachęcam Was bardzo do obejrzenia ich, dlatego że również tam przekazałam dużo wiedzy, z której możecie również też skorzystać i jest to, słuchajcie, też niezbędne do tego, aby zacząć budować świadomie swój wizerunek w tym 2019 roku. Oczywiście również też mam dla Was prezent i wszystkie linki będą przypięte tutaj na górze też tego live'a. Jest to takich 5 błędów popełnianych najczęściej w budowaniu wizerunku. Będzie on taki, jest on takim bezpłatnym materiałem dla Was, który możecie sobie w każdej chwili pobrać i zachęcam Was do tego, dlatego że ważne jest też to, aby wiedzieć, jakie są mity w stylizacjach, czy jakie błędy najczęściej są popełniane, aby ich po prostu unikać i aby budować tą swoją szafę rzeczy, które na sobie nosicie świadomie. I to jest mój cel i do tego właśnie zmierzam. Dziewczyny, nie widzę żadnych komentarzy, nie wiem, czy takie opóźnienie jest duże, czy tutaj do mnie tak długo nic nie dociera. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że mnie dobrze widzicie i też słyszycie. Okej, dziewczyny, dlaczego w ogóle to budowanie wizerunku świadome jest takie ważne? Często, kiedy rozmawiam z Wami, rozmawiam z kobietami, słyszę, że mówicie, że nie macie co na siebie włożyć, że przede wszystkim nie wiecie, jaki jest Wasz styl, nie wiecie, co same chcecie osiągnąć poprzez ten wizerunek, poprzez ubrania, które na sobie nosicie, nie wiecie, jaki macie typ sylwetki, nie potraficie sobie z tym poradzić i nie wiecie tak naprawdę, od czego zacząć. Widzę też, że Sylwia się pojawiła, bo widziałam, like poleciał, także dajcie mi chociaż serduszka, lajki dziewczyny, bo ja nie widzę żadnych komentarzy. Także dajcie mi jakąś falę serc, żebym wiedziała, czy mnie dobrze widać i słychać. Dziękuję Wam za to bardzo. No i często, kiedy rozmawiam z kobietami, właśnie wspominają o tym, że nie wiedzą, jak mają się dobrze ubrać, że brakuje im tego, żeby mogły wzmocnić same siebie poprzez ten wizerunek, żeby mogły czuć komfortowo, żeby mogły się czuć komfortowo same ze sobą każdego dnia. Dlatego, że często też zdarza się, że na przykład odmawiają w ciągu dnia spotkania tylko dlatego, że nie czują się dobrze w tym momencie, co mają na sobie. Super, widać i słychać. Dziękuję Ci, Sylwio. Teraz dotarł do mnie komentarz. Fajnie. Magda napisała. Witam Cię, Magda. Jest ok. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny, za te informacje. To bardzo ważne. Super, dziękuję Wam bardzo. Ok, dziewczyny. No i oczywiście jest taki też cel, żebyście przestały wydawać pieniądze niepotrzebnie na te ubrania, których nie potrzebujecie, które nie są Wam tak naprawdę potrzebne i po to, abyście budowały te swoje szafy świadomie, abyście potrafiły je zorganizować w taki sposób, żeby ona była dopasowana do Was, tak? Żeby była stworzona na bazie Waszego stylu życia, wartości, tego, co Wy chcecie przekazać poprzez ten wizerunek i jak Wy same chcecie czuć się w tych ubraniach, tak? Dlatego też stworzyłam taką serię filmów dla Was,
która ułatwi Wam takie pierwsze kroki. I też mam znaki od dziewczyn, bo pisałyście do mnie też dużo w wiadomościach prywatnych, że zapisujecie, że prowadzicie zeszyty, że tutaj fajnie sobie to też rozplanowałyście, pilnujecie tych live'ów. I ważne jest to, że sobie też zapisujecie, to jest bardzo fajne. Gratuluję Wam, dziewczyny, tego. Z niektórymi z Was też się spotkam na szkoleniu Siła Kobiecego Wizerunku, na pewno z Sylwią, bo widzę, że Sylwia jest. Przywitajcie się ze mną, proszę, reszta dziewczyn też w komentarzu, bo nie wiem, kto tu jest ze mną, a widzę, że jest dosyć sporo osób. No i słuchajcie, dziewczyny, może też na początek się przedstawię, bo też dużo nowych osób dołączyło do fanpage'a w ostatnim czasie. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem jedynym w Polsce kreatorem zmiany wizerunku. Nie tylko idealnie dobieram do Ciebie ubrania poprzez dopasowanie kolorów, fasonów, ale przede wszystkim też odnajduję Twój styl w taki sposób, abyś mogła właśnie stworzyć swój wizerunek świadomie. Abyś potrafiła sama sobie też z tym poradzić i ja właśnie Wam tutaj też w tym pomagam i przeprowadzam kobiety przez taki proces zmiany wizerunku, to jest taki program 3-miesięczny, gdzie prowadzę Was za rękę od A do Z, ale słuchajcie, również takie wszystkie kroki zmiany wizerunku możecie przejść na moim szkoleniu stacjonarnym, jednodniowym, które niebawem się odbędzie właśnie w tą sobotę w Poznaniu, później we Wrocławiu i też w Gdyni. I tam właśnie pracujemy nad wszystkimi krokami, które doprowadzą Was do tego, abyście wyszły z takiego szkolenia z gotowym planem na siebie, wizerunkowym, tak? Z odnalezionym stylem, żebyście wiedziały, jak macie organizować szafy swoje, abyście przestały kupować niepotrzebnie ubrania, od czego w ogóle zacząć, od fundamentów i przez te wszystkie kroki będziemy przechodzić. Mało tego, dziewczyny, będziemy ćwiczyć, bo jest to szkolenie bardzo intensywne. To nie są tylko wykłady, ale przede wszystkim jest bardzo dużo ćwiczeń, tak żebyście mogły jak najwięcej z tego szkolenia dla siebie wyciągnąć. I oczywiście zachęcam Was do tego szkolenia i przypnę oczywiście tutaj link do góry, jeśli jest Ania, to też wstawi Wam za chwilę link tutaj do szkolenia. Sprawdźcie i wejdźcie po prostu, czy ono jest dla Was, czy ono jest dla Ciebie. Jestem też również autorką książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Witam Cię, Malwinka, cieszę się, że jesteś tutaj z nami. Okej, dziewczyny. Oczywiście dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki, wszystkie komentarze. Możecie komentować, ja będę też odpowiadała na pytania. Jeśli w tym momencie przeoczę jakieś pytanie, nie zobaczę go, to oczywiście odpowiem też na nie później. Super, Sylwia napisała, fajnie. Świetnie. Okej, dziewczyny. Myślę, że możemy już powoli przechodzić. Oczywiście dziękuję Wam bardzo też za wszystkie udostępnienia, bo to jest dla mnie bardzo ważne, aby również też kolejne kobiety mogły skorzystać z tych filmów, które teraz dla Was też prowadzę. No i oczywiście, żeby mogły dołączyć tutaj do nas. Okej, dziewczyny, no to co? Myślę, że możemy zaczynać. Tak jak już wspomniałam wcześniej, dzisiaj będę mówiła o bazie kobiecej szafy. Czyli powiem Wam o kilku rzeczach, o 10 rzeczach, które warto jest, Natalia, cześć Magda, które warto jest mieć w swojej szafie. Dlatego, że są to takie rzeczy basicowe, klasyczne, w które jeśli zainwestujecie, to będzie to dobra inwestycja. Na pewno nie będą to stracone pieniądze. Mało tego, te wszystkie rzeczy, które za chwilę Wam powiem i pokażę, będziecie mogły łączyć ze sobą nawzajem. Także którekolwiek z rzeczy, które dzisiaj pokażę, możecie łączyć ze sobą, bo one są klasyczne, także basic plus basic plus basic, to jest zawsze, słuchajcie, idealny zestaw, tutaj zawsze będzie świetnie, bez żadnych pomyłek. Także jeśli uwielbiacie klasyczne zestawy i takie rzeczy, które zawsze będą takim ostatnim Waszym ratunkiem wtedy, kiedy nie będziecie wiedziały, co macie na siebie ubrać, to właśnie teraz o tych rzeczach będę mówiła, także warto w nie oczywiście zainwestować. Wspomnę jeszcze o bardzo ważnej rzeczy.
Bo tutaj powiem oczywiście o tych ubraniach, które warto jest mieć i warto w nie zainwestować, tak? Że będziesz mogła je łączyć, tak jak wspomniałam przed chwilą. Ale też słuchajcie, ważne jest to, żebyście budowały te szafy swoje dla siebie, tak? Czyli oprócz tych rzeczy, które Wam teraz powiem, które są ważne, to warto jest odnaleźć swój styl i zbudować swoją szafę tak, żeby ona była funkcjonalna dla Ciebie, tak? Żebyś zawsze, kiedy ją otwierasz, miała co na siebie włożyć. I nad tym też właśnie będziemy pracować na szkoleniu stacjonarnym. Już sprawdzam, dziewczyny, sobie Wasze komentarze. Okej, dobra. No to co, myślę, że możemy startować. I oczywiście odbierzcie sobie tutaj prezent 5 najczęściej popełnianych błędów, bo tam również mówię o tym, jak postawić te pierwsze kroki do tego, aby zbudować ten wizerunek świadomie, bo to jest bardzo ważne. Okej, no to startujemy, dziewczyny. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, tutaj akurat mam kilka kolorów tych sukienek, to są sukienki klasyczne. Może odłożę te, a pokażę Wam jedną. O co mi chodzi klasyczne? Takie, które po prostu założycie na każdą okazję. To jest taka tuba, która oczywiście ma też formę, jest dopasowana, bo jeśli oglądałyście moje wcześniejsze filmy, to też wiecie, że ważne jest, aby te rzeczy, które na sobie nosicie, były dopasowane. I to jest taka sukienka, która po prostu zawsze będzie idealna, zawsze będzie dobra na każdą okazję, bo to jest sukienka basicowa. Także zawsze możecie sobie ją wykorzystać wtedy, kiedy na przykład nie wiecie, co dzisiaj macie na siebie włożyć. Wystarczy wziąć taką sukienkę i już jesteście po prostu ubrane. Także taka sukienka to na pewno będzie bardzo dobra inwestycja. Ok. Dajcie znać, czy macie też taką w swojej szafie, dziewczyny. Super. No dobra, lecimy z następną rzeczą. Okay, dobra, kolejna rzecz to jest również ramoneska, tak? Nawet taką ramoneskę też możecie, tak jak wspomniałam wcześniej, założyć sobie na tą sukienkę, jak nie wiecie co, szpilki. I po prostu lecicie, tak? Także taką ramoneskę na pewno zawsze wykorzystacie prawie do każdego zestawu, tak? Prawie do każdego. Także wtedy, kiedy na przykład płaszcz wydaje Wam się za elegancki, za formalny, a kurtka za bardzo sportowa, to ramoneska w takim wypadku jest idealnym rozwiązaniem do takiego zestawu. Dajcie też znać, czy macie ramoneskę w swojej szafie. Dobrze, mam taką, Magda napisała. Super, no to fajnie, no to już mamy. Mam ramoneski, świetnie. Magda, tego się po Tobie spodziewałam, że Ty masz na pewno ramoneski, z tego co pamiętam. Okej, dobra. Trzecia rzecz, dziewczyny, to jest marynarka. Też wybrałam dla Was taką klasyczną, ale też tutaj przygotowałam taką, jaką ja noszę i bardzo też lubię. Pewnie mnie czasami w niej widziałyście. To są akurat wzory. Wiecie, że ja lubię takie wzorki, kolory i tak dalej. Te osoby, które mnie znają. Ale tutaj mamy taką marynarkę bardziej klasyczną, tak? I taka marynarka, słuchajcie, też jest idealna i na pewno zawsze będzie dobrą inwestycją. Także zachęcam serdecznie, abyście przynajmniej jedną taką marynarkę w swojej szafie miały. Dlatego, że jest to fason klasyczny. Tutaj akurat ten bez żadnych dodatkowych ozdób, tak jak poprzednia marynarka. I wystarczy, słuchajcie, założyć zwykły t-shirt pod to i dżinsy i po prostu lecicie. Także to jest też świetne rozwiązanie do takiej propozycji jednego z zestawów, wtedy, kiedy nie wiecie, co macie na siebie włożyć i szybko wyciągacie z szafy. Ale oczywiście też zachęcam Was do tworzenia już wcześniej takich zestawów. I tutaj miałam taką propozycję wcześniej dla dziewczyn, bo zastanawiałam się, jak Wam pomóc w dobieraniu tych zestawów, bo wiem, że też z tym jest często problem. Zastanawiałam się nad takim planerem, żebyście miały ułatwione to planowanie zestawów. Dajcie znać, czy byłybyście tym zainteresowane i pomyślę, jak to po prostu dla Was zorganizować, żeby to Wam ułatwić.
Malwina napisała: mam ramoneskę, ale jakoś nieraz dziwnie czuję się w niej. Malwina, napisz dlaczego. Ciekawa jestem, dlaczego się dziwnie w niej czujesz. Być może może być tak, że wydaje ci się, że za bardzo zwracasz uwagę na niej wtedy, kiedy masz ją na sobie, tak? Nie wiem, jaki jest powód, ale przekonaj się w niej, przekonaj się do niej. Słuchajcie, czytam komentarze i już mi się tutaj plączę. Aha, tu sprawdzam. U mnie trzy wiszą, Magda napisała. Okej. No i świetnie. Fajnie. Ostatnio też widziałam bardzo fajną ramoneskę czerwoną. Gdzie ją widziałam? W jakimś sklepie online. Bardzo, bardzo fajna. Nie wiem, czy nie u Ewy Minge. Akurat właśnie na wyprzedaży. Chyba tak. Także możecie sobie sprawdzić, jeśli lubicie ramoneski. Ok, dziewczyny. No to lecimy dalej z kolejną rzeczą. Kolejna rzecz, no to jest oczywiście... to są spodnie, tak? Czyli klasyczne spodnie. Tutaj przygotowałam dla Was granatowe dżinsy. Mam czerwoną, żółtą, czarną. No super, Magda, świetnie. Malwina, może kolor nie taki. Może tak. Napisz, jaki masz kolor tej ramoneski. Oczywiście najbardziej klasyczna jest czarna i szara, nie? Ale tutaj też właśnie są czerwone, tak jak Magda napisała, żółtą. Świetnie, ekstra. Wracając, dziewczyny, do dżinsów. Takie klasyczne dżinsy też zawsze będą Wam pasowały do wszystkiego. Także świetnie sobie tutaj stworzycie na przykład zestaw z tą ramoneską czy z marynarką, tak? Wtedy, kiedy też nie wiecie, co macie na siebie włożyć. Czyli już macie trzeci zestaw, trzecią propozycję zestawu. Wtedy, kiedy nie wiecie, co macie na siebie włożyć. I dżinsy to są na pewno dobrą inwestycją i propozycją do kolejnego zestawu. Kiedyś otrzymałam takie pytanie, ile par dżinsów warto mieć w swojej szafie? I to jest bardzo dobre pytanie, słuchajcie, dziewczyny, bo też czasami zdarza się, że my z przyzwyczajenia codziennie wyciągamy tylko te dżinsy i dobieramy do nich jakieś bluzki czy marynarki i lecimy, tak? Ale wtedy, kiedy mamy za dużo dżinsów, no to właśnie jest nam tak wygodniej i zapominamy czasami o tych sukienkach, które mamy też piękne wiszące w szafie. Lub czasami też byśmy chciały się poczuć bardziej kobieco i ubrać sobie taką klasyczną, na przykład sukienkę lub w jakimś innym stylu, takim, który po prostu lubisz, i zapominamy o tych sukienkach. Dlatego myślę, że dobrze jest mieć maksymalnie 3 pary dżinsów w szafie, żeby czasami, wiecie, te dżinsy też odłożyć na półeczkę i wyciągnąć tą sukienkę z szafy i zamienić sobie zestaw. Także taka moja propozycja jest dla Was. Malwina, mam bordową. Okej, Malwina. No to może faktycznie po prostu trzeba zamienić kolor, taki, w którym Ty się będziesz dobrze czuła. Żebyś Ty ją wykorzystała, żebyś Ty ją nosiła, tak? Bo o to właśnie chodzi. Okej, dobrze, dziewczyny, to sobie sprawdzę. Jeszcze komentarze. Dobra. No dobrze, no to lecimy z następną rzeczą. Słuchajcie, dziewczyny, biała bluzka. Biała bluzka oczywiście zawsze. Akurat tutaj mam taką zwiewną białą bluzkę, taką troszeczkę oversize'ową, bardziej lekką, przewiewną, zwiewną. No i słuchajcie, taką białą koszulę oczywiście warto jest mieć w szafie i warto też taką koszulę sobie zmieniać co sezon, bo wiadomo, że one też szybciej szarzeją, chociaż jeśli są naturalnych materiałów, to tak szybko się to nie dzieje. Czasami jak jest dużo domieszki sztucznego materiału, to te białe bluzki już od razu przy kupnie na dzień dobry są po prostu takim odcieniem niebieskawym lub szarawym. To znaczy, że ona jest sztuczna i nie macie jej po prostu kupować. Ale fajnie by było, może też osobny live na ten temat zrobię, jeśli będziecie chciały, dajcie mi znać w komentarzu, jakbyście zawsze po prostu sprawdzały metki, zanim kupicie. Ja mam taki nawyk i sprawdzam, czy jest chociażby trochę naturalnej wełny, czy naturalnego materiału w danej rzeczy, żebym się po prostu dobrze w niej czuła, tak?
bo na przykład jeśli, dajmy na to sweter teraz, tak, zimą kupujemy i jest w nim tylko akryl, no to w takim wypadku dziewczyny ten sweter szybko się zniszczy, nie będzie w ogóle grzał, nie będzie Wam w ogóle dawał ciepła, czyli nie spełni swojej funkcji. A po trzecie, Wy będziecie się też pociły w nim, tak, a nic tak naprawdę on Wam nie da. No i też nie wygląda dobrze wtedy jakościowo, wiadomo. Magda napisała, ja najlepiej jednak czuję się w dżinsach, właśnie granatowych, t-shirt i tenisówki. No, bardzo fajny zestaw, Magda, bardzo fajny zestaw. Ja też w takich zestawach czuję się dobrze, także fajnie. Malwinka napisała, ciemne rajstopki, sukienka i już jest elegancko, zwłaszcza jak córka chodzi z mamą, za mamą i mówi, że ma też sukienkę ubrać. Super, no widzisz, masz taką, Malwina, motywację w domu. Malwina, daj znać, czy my się spotkamy na szkoleniu, bo właśnie nie pamiętam, czy Ty będziesz. Daj znać, czy będziesz teraz w Poznaniu. Okej, dziewczyny, myślę, że możemy lecieć dalej. Kolejna rzecz, którą warto mieć i w którą warto zainwestować, aby była w Waszej szafie, to jest podkoszulek, taki zwykły t-shirt. I takich podkoszulek warto jest mieć kilka w swojej szafie. Oczywiście tych kolorów, które do Was będą pasowały, bo idealnie ona nadaje się właśnie do jeansów, tak jak Magda przed chwilą wspomniała też, pod ramoneskę, pod marynarkę, często wiosną, niedługo dziewczyny już wiosna, ja już jestem do przodu troszeczkę do wiosny, bo już nie mogę się jej doczekać. Także na wiosnę na przykład będzie idealna teraz ramoneska, marynarka i taki zwykły t-shirt. Także na pewno warto w takie t-shirty zainwestować. Bardzo bym chciała, Malwina. No to Malwina, przyjeżdżaj na szkolenie do Poznania. Będziemy kreować krok po kroku. Niestety nie mogę dotrzeć, a bardzo bym chciała. Okej, okay, no to może następnym razem, jeśli będzie w Poznaniu szkolenie kolejne. No dobrze, dziewczyny, co jeszcze? Szpilki. Tak, szpilki. Te szpilki też Wam pokazywałam w jednym z odcinków i bardzo Wam się one podobały. Uwielbiam je po prostu. Tak o nie dbam, że naprawdę są, jeszcze słuchajcie, wyglądają jak nowe. I co? No i oczywiście szpilki klasyczne nie muszą być tutaj z takim ozdobnikiem, który jest, ale klasyczne szpilki warto jest mieć w swojej szafie, nawet wtedy, kiedy od czasu do czasu je ubieracie, dlatego że są takie okazje, w których dobrze wyglądamy jednak w szpilkach, tak? W jakimś oficjalnym spotkaniu, czy nawet weselu, jakimś spotkaniu biznesowym, czasami wyjściu do kina, może ze znajomymi, żeby się też po prostu w coś innego ubrać, trochę inaczej, trochę coś ożywić po prostu. Także ja tutaj akurat lubię, wiecie, takie różne rzeczy, także u mnie szpilki jedne są właśnie z takim tutaj ozdobnikiem i na pewno warto takie szpilki mieć. Zwrócę Wam też uwagę oczywiście na jakość, tak? Te akurat szpilki są naturalne, także one są ze skóry i są bardzo, bardzo wygodne. I ważne jest to, abyście czuły się też komfortowo w butach, bo to jak chodzimy też oczywiście pokazuje to, czy Wy dobrze się czujecie w tym, co macie na sobie, tak? Już sprawdzam, dziewczyny, Wasze komentarze. Dziękuję Ci, Aniu, za wstawienie linka. Super. Dobra. Takich bez rękawów nie mam, Magda napisała. To warto jest mieć. I tutaj, słuchajcie, Sylwia napisała, biała bluzeczka, dżinsy, szpilki i już jest super. Dokładnie, tak właśnie. To jest taki bardzo fajny, prosty zestaw. Ale słuchajcie, też właśnie zachęcałabym Was do przygotowania sobie takich zestawów już wcześniej też w Waszej szafie. Takie, wiecie, emergency gdzieś na ostatnią chwilę. Okej, okay, kolejne rzeczy to są, słuchajcie, mokasyny lub balerinki. Dlaczego? Dlatego, że takie buty zawsze też się zmieszczą w torbę,
kiedy idziemy do pracy na przykład, a w pracy musimy zmieniać sobie buty, a po drodze pada, no to po drodze ubieramy sobie kalosze, a do torby, o której też zaraz będę mówiła, wkładamy sobie balerinki lub takie płaskie mokasyny. Także na pewno warto przynajmniej jedną parę takich wygodnych butów mieć u siebie w swojej szafie. Też są też oczywiście naturalne, z naturalnej skóry, także są bardzo, bardzo wygodne, uwielbiam je. Poprosimy o film ze stylizacjami do płaskich butów dla osób, które nie mogą ze względów zdrowotnych chodzić w szpilkach. Super, bardzo fajny pomysł. Dobra, okej, okay, już wiem, jaki jest teraz problem. Dobrze, Magda. Dobrze. Okej, okay, dziewczyny, no to co, lecimy dalej. No i właśnie teraz przychodzi ten moment, o którym już wcześniej wspomniałam. Przychodzi moment na torbę shopperkę, czyli torba shopper. Uważam, że jest niezbędna dla każdej kobiety i na pewno jest to dobra inwestycja. Tutaj akurat pokazuję Wam moją, taką, którą bardzo lubię nosić. To jest torba od Mami. Ona oczywiście jest to jest połączenie materiału z papierem, tak? Także bardzo fajna, też ją sobie piorę. Także uwielbiam ją. No i słuchajcie, my kobiety uwielbiamy nosić bardzo dużo w torebkach, także taka torba na pewno nam się przyda, w szczególności kiedy w tygodniu biegniemy szybko do pracy i potrzebujemy na przykład kalendarz, zeszyt sobie włożyć, może jakiś zeszyt z marzeniami, z celami, który codziennie wypisujecie, lub po prostu do celów biznesowych, takie balerinki włożycie sobie do torby, do szoperki i lecicie. Także ona jest na pewno bardzo, bardzo wygodna, tak? Dajcie znać, czy też korzystacie z takich toreb i wszystko tam nosicie. Dobra, ok, dziewczyny, nie widzę więcej nowych komentarzy, także lecimy dalej. No i ostatnia rzecz, którą dla Was przygotowałam, to są... taką, którą warto mieć w swojej szafie, no to są okulary. Okulary, słuchajcie, przeciwsłoneczne. Ja akurat uwielbiam takie, słuchajcie, lustrzanki, także w mojej szafie są lustrzanki. One są też akurat korygujące, dlatego że wiecie, że ja noszę okulary, także uwielbiam je nosić. No i słuchajcie, takie okulary nawet są idealne wtedy, kiedy nie macie makijażu, nie macie czasu na makijaż, tak? Założycie sobie okulary przeciwsłoneczne i lecicie i nic nie widać, tak? Że tam oko jest niepomalowane, bo akurat za późno wstałyście z łóżka, nie przygotowałyście wcześniej zestawu i po prostu ubieracie tylko sobie okularki i lecicie, tak? Także bardzo serdecznie Wam polecam mieć takie jedne okulary w Waszej szafie, biurku, torbie. I na pewno będą one Wam bardzo, bardzo przydatne. Okej. Okay. No dobra, dziewczyny, sprawdzam. U mnie tylko takie torebki, Malwina napisała. Okej. Okay. No, takie torebki są oczywiście też, słuchajcie, bardzo wygodne dla mam, tak? Bo ja pamiętam, kiedy moja córeczka była mniejsza, to bardzo często nosiłam taką torebkę, bo ja wszystko w niej sobie zmieściłam, tak? Ze spokojem. Także teraz czasami na zmianę noszę albo taką szoperkę, albo ostatnio często, bardzo polubiłam, uwielbiam torebkę na pasku. Bo tutaj ręce mam wolne, szczególnie wtedy, kiedy idę z klientką na zakupy, czy po prostu tak tylko sobie gdzieś wychodzę na chwilę do sklepu. Jest to bardzo, bardzo wygodne, bo włożę sobie tam najważniejsze rzeczy, czyli na przykład telefon, portfel, kartę i klucze i lecę, tak? Także to jest idealne rozwiązanie wtedy, kiedy nie musicie nosić tak dużo ze sobą. To prawda, też już zrobiłam okulary lecznicze, przeciwsłoneczne. Super, Magda. Ja uwielbiam naprawdę okulary, także wiecie, że to jest mój taki wyróżnik i bardzo, bardzo lubię.
Okej, dziewczyny, już sprawdzam, czy jeszcze jakieś nowe komentarze. Jeśli macie jakieś pytanie, to zadajcie je właśnie teraz. Oczywiście na nie Wam tutaj odpowiem. No i przypominam Wam o tym, że możecie sobie ten bezpłatny materiał pobrać 5 najczęściej popełnianych błędów w budowaniu wizerunku i oczywiście zachęcam Was do spotkania się ze mną na żywo na szkoleniu Siła Kobiecego Wizerunku. Jest link też przypięty, także sprawdź po prostu, czy to szkolenie jest dla Ciebie. Okej. No dobrze, dziewczyny, to co? W czwartek również, ważna rzecz, zapraszam Was na live o godzinie 11, w którym będę mówiła, jak skończyć z nie mam się w co ubrać. Tak? Także tutaj będę mówiła w czwartek o tym i koniecznie bądźcie ze mną. Zaproście też kobiety, które wiecie, że mają ten problem, ciągle mówią, nie mam się w co ubrać, kiedy otwierają swoją szafę. Także zaproście je również do tego live'a, bo również będę mówiła tam ważne wskazówki. No i co? No i spotykamy się w czwartek lub w sobotę na szkoleniu pierwszym w Poznaniu. I co? I do zobaczenia życzę Wam miłego dnia, dziewczyny. Dziewczyny. Pa, pa. Cześć.